Moi drodzy widzowie, drużynowe mistrzostwa Europy i partia Ali Rezy No skupimy się na tym zawodniku troszkę więcej z tego względu, że on jest o krok tutaj od przekroczenia rankingu 2800. Idzie jak burza. Po czterech partiach ma 3,5 punktu i Traci do trzeciego najlepszego na świecie Karuany dosłownie 2,6 oczka. No, myślę, że to jest jedna, dwie partie. No, idzie naprawdę jak burza. Bardzo ciężko zresztą grać zawodnikowi em, o takim dużym rankingu z arcymistrzami typu 2,620, 2,650. Na pewno jest duża presja wygrywania i na razie mu się to udaje. On gra bardzo mocno w szachy i będziemy go tutaj uważnie śledzić. Jego przeciwnikiem jest turecki arcymistrz. Mustafa Ilmas, jak dobrze przeczytałem. W każdym razie obrona sycylijska białymi, myślę, że bardzo interesująca. Zapraszam do śledzenia tutaj Firuji, który będzie m.in. przeciwnikiem Jana Krzysztofa Dudy w turnieju pretendentów. E4 posunięcie c5 skoczek na f3 przypominam że Alireza ma dopiero 18 lat moi drodzy dobija się do czołówki światowej bardzo dużymi mocnymi krokami znaczy on już jest w czołówce światowej ale pewnie jeszcze troszeczkę doświadczenia jeszcze tych skalpów takich turniejowych brakuje ale to jest kwestia czasu życzymy oczywiście mu wszystkiego dobrego i najlepszych tutaj wyników moi drodzy po skoczku f3 posunięcie d6 d4 Pionek wybił, Skoczek wybił, Skoczek F6, Skoczek C3, A6, i widzimy, że znowu mamy znowu, bo ostatnim, ostatnią partią Jana Krzysztofa Dudy też tutaj była obrona syzyjska wariant Najdorfa. No i w tym wypadku Jan, Jan Krzysztof Duda grał H3. W meczu, w meczu ze Szwecją, a Firuzja zagrał goniec E3, czyli to jest oczywiście jedna, jedna z możliwości, jaką można tutaj stosować. Przeciwnik tutaj Alireze zagrał E5. Jeżeli skoczek zagrałby na G4, bo to się poniekąd narzuca, to jest jeden z wielu wariantów, które powstają. Tutaj można grać goniec G5, posunięcie H6, goniec H4. G5 tak grał Anand z Kasparowem bardzo często w swoich najlepszych latach. I po gońcu G7 można i goniec E2 zagrać i Hetman D2 z planem długiej ryszady. Warianty bardzo złożone, oczywiście, tak też można sobie. W szachy grać. Goniec E3, posunięcie E5 ze strony czarnych, skoczek B3, y, kulturalnie sobie zagrał goniec na E6, Hetman D2, widzimy teraz, że białe przygotowują długą roszadę, jak najbardziej normalne posunięcia. Tutaj nie boimy się absolutnie zagrania typu skoczek na G4, bo jest goniec G5, więc wszystko w porządku. Skoczek na D7. Ja tak y, często zwracam na to uwagę, żeby nie było takiego zagrania skoczek G4, żeby ten goniec nie miał ucieczki nigdzie, bo będzie problem. Ten goniec jest bardzo, bardzo ważny, aczkolwiek, w obronie sycylijskiej często bywa tak, że goniec ten też jest oddawany, ale to już inna historia. Roszada ze strony białych, goniec E7, czyli standardowe zagrania i czarnymi i białymi. I H3, zagrywa Alireza. H3. No tutaj silnik ocenia to jako troszeczkę ym, słabsze zagranie, ale. Słabsze zagranie nie, nie musi oznaczać w grze na tym poziomie jakiegoś wielkiego błędu. Ja przypuszczam, że no, nie może tak być, że w dziesiątym ruchu zawodnik prawie 2.800 zagrywa błąd. Na pewno to jest jakieś przygotowanie tutaj w głębszej analizie. H3, no przede wszystkim tutaj trzeba próbować G4, tak jak to Janek stosował. Posunięcie B5, no i G4 jest zagrane, czyli jak jest B5, atak na skrzydle, to atak na skrzydle z drugiej strony. Wieża C8. Jak najbardziej normalne zagranie ze strony czarnych, i taki typowy, taki typowy ruch właśnie po tym posunięciu król B1. Schodzimy tu ze wszelkich związań. Po król B1 skoczek zagrał na B6. Widać, że czarne zwlekają z krótką roszadą dosyć długo. Na co białe tutaj nie będą w ogóle czekały. Zwróćmy teraz tak uwagę na to, że ten skoczek z gońcem i wieżą wspólnie okupują punkt C4. Tu broni to tylko goniec. Albo aż. Wszystko normalne. Alireza zagrywa G5. Skoczek zagrywa na H5. To są, no mówię, szachy współczesne są tak rozpracowane, że zawodnicy nie boją się takich powiedzmy zagrań jak skoczek H5. Mówię o tym, że ten skoczek czasami wlatuje na F4 i po oddaniu gońca czarne są teoretycznie może lepsze. Mi się to tak intuicyjnie bardzo podoba. Ale przypuszczam, że mogę nie mieć racji, bo już teraz silniki tak tutaj wspomagają e, analizy ludzi, że e, no, kto więcej pracuje, ten jest lepszy, tak naprawdę. Posunięcie H4, alireza się od razu wspomaga z obroną, nie czekając na nic, gonic, skoczek na C4, no i tutaj nie ma wyjścia. Należy zbić. I przez chwilę się zatrzymamy, przez sekundę dosłownie, bo teraz mamy do wyboru: albo bicie gońcem, albo pionkiem, albo wieżą, co jest najlepsze. Od razu bicie gońcem odrzucamy, to nie daje kompletnie nic, bo ten goniec y, ani nie chce potem skoczka za bardzo zbijać. Tutaj nic nie działa. Więc albo pionkiem, albo wieżą, co jest lepsze. W partii zostało zbite wieżą. I nie do końca to się podoba tutaj programowi. Ja też to tak naprawdę rozumiem, bo tu pole D5 się świetnie robi dla czarnych. Znaczy, te pole D5 i tak, dla białych, przepraszam, te pole D5 i tak jest spoko opanowane. Tylko, że po tym ruchu B na C, no ten skoczek musiałby zawędrować na C1, czyli stracić troszeczkę tempa i można by było próbować grać wieża B8, ustawiać się tutaj figurą i próbować podważać ruch na B2 może jakiś hetman A5, hetman B4 jakieś takie typu ataki można by było stosować, przypuszczam, że przeciwnikowi się nie podobało to, że na przykład po hetman C7 i skoczek na E2 no ten skoczek za chwilę wlatuje drugi skoczek wlatuje, opanowane pole D5, pole F4 opanowane, przypuszczam, że czarne tutaj nie były zadowolone w tej, z tej sytuacji ale to już jest problem tych zawodników, którzy są na najwyższym poziomie moi drodzy po tym biciu wieża zbiła to jest myślę, że bardziej prawdopodobny ruch podczas rozgrywek no i skoczek od razu wleciał na D5, go nic nie wahając się wybił. No i tutaj oczywiście nie wybijamy pionkiem absolutnie nie zasłaniamy sobie ciężkich figur tylko Hetman musi tutaj stanąć ładnie. Nie ma tego Hetmana za bardzo jak odstraszyć. Hetman C7 widać cały czas czarne zwlekają z krótką roszadą. Skoczek na D2 bardzo ładne posunięcie. Które no, oczywiście atakuje wieżę, ale tu jest zamierzony plan białych. Moi drodzy, pytanie, czy można zbić pionkę na C2? No bo to też jest taki, skoczek D2 to nie jest do końca takie oczywiste zagranie. Sprawdźmy, czy można zbić na C2. No, od razu powiem, że nie można, bo pozycja czarnych się zrobi już diametralnie słabsza. Dlaczego? Bieża C1, wymuszamy wymianę, nie ma wyjścia i zobaczcie jak figury białych świetnie zaczynają tutaj funkcjonować, nie mając w zasadzie obrony na skrzydle tutaj hetmańskim całym. Wszystko się dzieje pięknie dla białych i na przykład po hetman na D7 można by było poprawić skoczka na F3 i wydaje się, że może to być strata tempa. Ale tutaj bardzo grozi proste zagranie. Nie pozwalamy zrobić roszady ze względu na skoczek E5. Czyli odzyskanie pionka, i no, pozycja już jest rewelacyjna. Te figury wszystkie żyją, a przeciwnika figury są strasznie źle ustawione. Oczywiście, roszada tutaj nie jest koniecznością, ale pozycja i tak jest słaba. Na przykład, skoczek F4, no tutaj byśmy wymienili, i po skoczku D4 nie widzę dobrych perspektyw dla czarnych. Wszystkie figury białych są na tyle silne, że to jest kwestia prostej techniki. Skoczek F5, wieża C6 i tak dalej. Tu w ogóle. Cudowna pozycja białych do pozazdroszczenia. No dlatego też po e, skoczek D2 wieża zagrała na C6. Arcymisz z Turcji był świadomy, co tutaj się kręci i co może być, e, co, jak, jak, jakie może, mogą być groźby. Wieża zagrała na C1. Teraz są prawdopodobnie plany przez C4, może jakieś inne. Zobaczymy. Roszada ze strony czarnych. Jalidze zagrywa C3. Hmm. No właśnie. Bo teraz ten ruch, po co ten ruch? Przede wszystkim białe przygotowują jakieś plany na skrzydle hetmańskim. Hetman stoi świetnie, to taka mała ocena pozycji, moi drodzy. Goniec ze skoczkiem stoją dobrze, skoczek ma perspektywy, zawsze może pomóc na skrzydle, zawsze na tym skrzydle, na tym skrzydle i tak dalej. Ale czarne mają bardzo tak stłomszonego skoczka, no, on oczywiście może ruszyć na F4, ale zawsze zostanie potraktowany tutaj nieprzyjemnie. Goniec tylko broni na D6, co ciekawe, silnik ocenia to jako mniej więcej równą pozycję, ale myślę, że z praktycznego punktu widzenia białymi gra się po prostu wygodniej. Jak grają czarne? Czarne zagrały G6. No ten skoczek ma szansę tutaj gdzieś manewrów. Wieża C2, wieża B8 i wieża z H na C1. Dziwnie te wieże wyglądają pod chmurką tutaj tego pionka, ale jest jasny plan przygotowywany tutaj prawdopodobnie za chwilę C4 a ze strony czarnych. No i teraz ruch, który mnie troszeczkę zaskoczył, ale jest to dobre posunięcie. No analizy naprawdę przypuszczam, że yy, no, Alida to jest bardzo pracowity szechista i to nie jest tak, że on tutaj będzie grał byle jakie posunięcia, moi drodzy. To są konkretne plany. Bardzo ładny ruch, e, który nas może dużo nauczyć. Posunięcie B4 odkrywa króla, ale ten król jest bezpieczny. Szereg tutaj ciężkich figur w obronie. Figury są bardzo blisko króla. Gramy. No, wybicie no, byłoby tym samym co wcześniej. Czyli tutaj byśmy wybili, wymienili wieżę i wolna linia. Hetman silny, skoczek perspektywy, goniec perspektywy. Białe na pewno byłyby lepsze. Wieża zagrała na C8. No i teraz mamy do wyboru właśnie... Pytanie jest takie, czy bić pionka na B5, bo to się narzuca. To jest taka prowokacja. Jak arcymistrz gra takie posunięcie, no to prawdopodobnie też grozi tutaj wybiciem. I teraz pytanie, czy można zbić pionka na B5. Sprawdźmy. Tak w partii nie poszło, moi drodzy. Ten ruch nie do końca jest jakiś taki e, mega super. No bo tutaj na przykład jak pionek wybije na B4... No, to może powstać pewnego rodzaju pułapka. Nie powiem o niej teraz, bo ona powstanie za chwilę w partii, więc sprawdźmy tylko po tym ruchu, jakby Hetman zbił na B5. No to na przykład skoczek F4. Tutaj Hetman na przykład konsumuje kolejnego piona, wymiana Hetmanów, jakiś skoczek E2, wieża na E1 i skoczek C3. No i myślę, że czarne troszeczkę się tutaj poprawiły, aczkolwiek ocena jest silnika taka, że białe nadal są lepsze. Król A1, skoczek B3, pionki się trzymają. No, silnik liczy przede wszystkim materiał. Moi drodzy, partia była, cieka była bardzo ciekawa nadal. Gdyż w tym momencie Alireza zaskakuje, no mnie bardzo, posunięcie naprawdę z kosmosu, można powiedzieć, ale to też kwestia dobrego przeliczenia. Uwaga, jest to posunięcie A4. No i niby tutaj się pozycja według silnika wyrównuje, ale nie do końca. I teraz tak. Czarne popełniają gruby błąd. Zbijają pionkiem z A na B4. Za chwilę do tego. Przejdziemy, sprawdźmy co by było po zagraniu BA4. No i teraz właśnie, ten ruch miałby więcej sensu tylko co po B5. Wieża jest uwięziona i nie ma za bardzo perspektyw. Tak, wieża jest uwięziona, nie ma perspektyw, ale tak trzeba było próbować czarnymi grać, żeby cokolwiek uzyskiwać. Mi się to łatwo mówi. Arcymistrzowi tutaj naprzeciw, który gra z Alirezą, jest to na pewno trudniejsze zadanie. Moi drodzy, powierza B6, tutaj konsumpcja jakości byłaby na pewno. Skoczek jakiś C4 z atakiem, Hetman B8. I tak naprawdę ta pozycja czarnymi. Nie jest taka zła wbrew pozorom. No, ostre są tutaj rzeczy. Chodzi głównie o to, że piony są rozszczepione. Wieża C5 za chwilę dobrze działa. Skoczek F4 świetnie działa, koń e6, koń C5. Dużo dobrej gry ze strony czarnych mogłoby nastąpić. Ale to trzeba troszeczkę pewnie wyczuć, tak przypuszczam. No cóż, w partii zostało zagrane AB, i teraz ta pułapka, która następuje, to znaczy pułapka, po prostu świetne zagranie i e, świetne uproszczenie pozycji. Mianowicie, jakie można sobie spróbować zatrzymać materiał, znaleźć opcję. Moi drodzy, Hetman zbił na C6. Haha, ha. no właśnie. Hetman zbija wieże. Niesamowite zagranie, proste. Dlaczego? Bo Hetman zbija i pionek. Zbija. I chodzi o to, że jak odejdziemy gdziekolwiek Hetmanem, to wieża zbija z szachem, czyli będą dwie wieże za Hetmana, pionek A5 i można się czarnymi poddać bez problemu. Dlatego też czarne muszą tutaj oddać Hetmana. I po tym zagraniu wieża zagrywa na B8. Jest to lepszy ruch aniżeli zbicie wieży. Dlaczego? Bo jakbyśmy zbili wieżą na C2, król zbija i pionek zbija, to ten pionek B5 robi piękną karierę. Na przykład. Goniec D8, B6, Skoczek wraca do obrony trochę za późno. B7, goniec C7, widzimy, bronimy. No i goniec A7, e, tutaj kwestia dobrej techniki. Za chwilę tutaj oczywiście dorabiamy Hetmana. I białe powinny sobie spokojnie poradzić. No cóż, e, co w tej sytuacji? Wieża zagrała na B8 i bardzo ważny ruch A5. No, jest to taki ruch, jest to taki pionek bardzo upierdliwy dla czarnych. No bardzo. A6, A7. To będzie bardzo złe dla czarnych. Czarne stoją po prostu fatalnie. Wolna linia, goniec pięknie działa, wolny pionek, skoczek w gotowości do gry. Wszystko pięknie się ułożyło dla białych. Skoczek zagrywa na F4, wieża aktywnie, goniec D8, wieża D7. No podważamy, próbujemy coś tam zbijać. Skoczek na D3 z atakiem na piona. Jasne! Ruch A6. Nie ma co brać pionków, tylko podważyć szybko. Chodzi o to, żeby ten pionek zagrał jak najszybciej. Właśnie po skoczek B4 jest ruch A7, wieża A8. I ta wieża jest tutaj bardzo przywiązana do pionka. Jest tak naprawdę wyłączona z gry, co daje białym po prostu łatwiejszą grę. I wieża teraz skonsumowała piona. Goniec zagrał na C7. Wieża D7. Skoczek na A6 z obroną. Wieża D5 z atakiem prostym. I to nic za bardzo nie daje jakiś taki ruch B4. Nic, nic, nic to nie zmienia, bo skoczek wchodzi na przykład na C4, król B2, można się białymi tutaj po prostu zacząć bawić z przeciwnikiem. Goniec zagrał na A5 w tej sytuacji i skoczek na B3. Moi drodzy, czarne się poddały. Yy, powiem tak, słusznie, nie ma kompletnie co grać. Dlaczego? Bo na przykład po skoczek goniec, D7, goniec C7 zbiemy pionka. Pion więcej, skoczek bez żadnych perspektyw, Jakaś wieża B7, poprawiamy króla. Żadnych gruźb po stronie przeciwnika z drugiej strony, żadnej kontry. Pionek świetny. Koniec gry. Dzięki serdeczne za oglądanie. Piszcie, co sądzicie o tej partii. Myślę, że no, będziemy śledzić Alirezę, gdyż jest to zawodnik mega perspektywiczny. Pozdrawiam, cześć.